Zamysł w ogóle współpracy z Państwową Inspekcją zrodził się w momencie, kiedy stwierdziliśmy tutaj po wspólnych zajęciach, wykładach wśród studentów, że studenci chcą być jak najlepiej przygotowani pod kątem przemysłu, pod kątem przyszłej pracy, wychodząc tutaj jako absolwenci, od razu wchodząc w zagadnienia zawodowe. Że można było, powiedzmy, przygotować studentów tak, aby już od razu z pierwszego dnia mogli podjąć swoje obowiązki. No, ustaliliśmy wspólnie, że w wydziale, że powinno to być, wiązać się przede wszystkim również i z tą opieką, przygotowaniem pod względem wszystkich zdarzeń losowych, które mogą spotkać absolwentów w nowym miejscu, nowym środowisku. I w związku z tym pierwszy pomysł taki, żeby skierować swoje kroki do Państwowej Inspekcji Pracy, której również no, z racji mojego wcześniejszego okresu zawodowego z Inspekcją Opolską nie tylko miałem duży związek, w związku z tym grunt bardzo dobry natrafiliśmy tutaj u Pana Dyrektora i ta współpraca od razu okazała się, że jest możliwa. Mamy wciąż jeszcze duży niedosyt, jeżeli chodzi o wiedzę, szczególnie absolwentów uczelni wyższych w zakresie ich praw i obowiązków. To są przyszli pracownicy, ale też przyszli pracodawcy. Chcemy ich wyposażyć w wiedzę, która będzie niezbędna dla założenia, czy to własnej firmy, czy prowadzenia firmy z pozycji kierownika, czy też dyrektora. Ci młodzi ludzie, znając bardzo dobrze zagadnienia prawa pracy, będą unikali także jakichś wpadek, w których to oni będą organizowali pracę innych, bądź też sami będą pracownikami. Im wyższy będzie poziom zarówno kultury bezpieczeństwa, jak i tej wiedzy z zakresu stricte prawa pracy, tym mniej będzie problemów na rynku pracy w ogóle. Chcielibyśmy to przede wszystkim skonkretyzować w formie zajęć konkretnie dedykowanych bezpieczeństwu pracy. To jest pewien proces, który będzie wymagał jeszcze trochę czasu, dlatego że musimy odpowiednio dostosować tutaj programy szkolenia. Natomiast tym drugim elementem, który dzisiaj może nawet i stanie się tą podstawą w pierwszym momencie funkcjonowania tej naszej współpracy, to są szkolenia, ale już takie szkolenia, które będą kończyły się konkretnym dokumentem potwierdzającym, że dane osoby uczestniczyły z odpowiednim wymiarze czasowym, z odpowiednim zakresem tematycznym zagadnień, które tam były omawiane. No i to jakby takie zaświadczenie, które będzie sygnowane przez Politechnikę Opolską i inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, no będzie na pewno dokumentem, który u pracodawcy przyszłego każdy będzie mógł przedstawić i jakby wylegitymować się, że ma już kwalifikacje znacznie wyższe, aniżeli dotychczas przychodząc do miejsca pracy.